Jest godzina 8:37. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Przy telefonie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. A przede mną oświadczenie księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Postawiono zniesławiające zarzuty, które mają zniszczyć służbę pełnioną przeze mnie z pełną pokorą świętemu Janowi Pawłowi II. Rzeczy dzieją się wokół księdza kardynała. Co ksiądz o tym sądzi? Uważam, że nie ma innego rozwiązania jak komisja papieska, która to wszystko oceni. I ksiądz kardynał też wyrażał taką wolę stanięcia przed komisją. W normalnym kraju, wszędzie czy w różnych innych sytuacjach sądy decydują, bądź właśnie komisje. No, tutaj mamy słowo przeciwko słowu. To drugie słowo brzmi jak? Ja mogę odpowiadać sam za siebie to, co przekazałem również w filmie pana Macieja Gutowskiego, że w 2012 roku na wniosek księdza kardynała byłem przesłuchiwany na Radzie Kapłańskiej, w której uczestniczyło 30 paru księży, w tym wszyscy biskupi. Dotyczyło to mojej książki Chodzi mi tylko o prawdę, którą napisałem wspólnie z Tomaszem Terlikowskim. I to było formalne przesłuchanie nagrywane na taśmę i wniosek z tego przesłuchania był taki, żebym wszystkie sprawy, które opisałem w książce, bo tam nie podawałem nazwisk, przekazał księdzu kardynałowi. I to zrobiłem pod koniec kwietnia 2012 roku. To nie był tylko list, ale gruba teczka z wieloma załącznikami, czyli praktycznie taki mały segregator i wszystkie dane osób, które do mnie pisały i zwracały się w 7 sprawach. W tym kilka tych spraw dotyczyło molestowań na tle homoseksualnym. Ja to wręczyłem, była oficjalna audiencja, ksiądz kardynał przy mnie to przeglądał, komentował. No a dzisiaj zaprzecza i twierdzi, że nie pamięta, aby otrzymał ode mnie te dokumenty. I to jest dla mnie meritum sprawy, czyli stwierdzenia, co się stało z tymi wszystkimi dokumentami i dlaczego nie podjęto działań 8 lat temu. A żadnych działań wtedy ksiądz kardynał nie podjął? Nie podjął i dlatego 1,5 roku później napisałem list do Kongregacji Nauki Wiary w sprawie jednej z 7, znaczy chodziło o jedną sprawę z tych 7, o molestowanie małego ministranta. No i dopiero wtedy Watykan zareagował, ale do dzisiaj nie poinformowano ani rodziców tego chłopca, ani nikogo innego, jaki jest wynik tego śledztwa. Co więcej, w filmie pana Macieja Gutowskiego jest rozmowa z tym duchownym, który był posądzany o to molestowanie, oczywiście bez pokazania twarzy, jako Stefan D. I na pytanie, czy rozmawiał z księdzem kardynałem na ten temat, on potwierdza, że tak, czyli list jednak dotarł do kardynała i kardynał rozmawiał z tym sprawcą, natomiast nie podjął działań, które są przewidziane prawem papieskim. No, to jest sprawa, uważam, w tej chwili tak trudna i tak poważna zarazem, że tylko Stolica Apostolska może tutaj cokolwiek zrobić. Jak długo takie procesy trwają w Stolicy Apostolskiej? No, jeżeli chodzi o tą konkretną sprawę, to proces był wszczynany w 2014 roku. Jak przypomnę, właśnie na wniosek po moim liście, natomiast do dzisiaj nie ma żadnego wyniku tej sprawy. Ale z kolei za papieża Franciszka no jest wyraźna zmiana na podstawie motu proprio, gdzie jest szybka ścieżka do rozwiązywania tych spraw. No, przykładem jest sprawa kardynała Henryka Gulbinowicza, gdzie Stolica Apostolska w ciągu kilku miesięcy wydała decyzję. Wprawdzie nie wyjaśniono do końca, znaczy nie podano do wiadomości publicznej wszystkich zarzutów, niemniej wynik jest podany, choćby to, że ksiądz kardynał Gulbinowicz nie może używać insygniów biskupich i nie może zostać w przyszłości pochowany w katedrze we Wrocławiu. No więc to wszystko pokazuje, że jeżeli ktoś chce dokonać pewnych działań, to trwa to w miarę szybko i to jest tylko również oczekiwanie, moim zdaniem, oczekiwanie ze strony wszystkich osób, żeby jednak Watykan poważnie tą sprawę potraktował, wyjaśnił i podał do wiadomości publicznej, jaki jest wynik. Jeżeli zarzuty są niesłuszne, no to jest to też na korzyść księdza kardynała Dziwisza, który będzie miał ocenę Stolicy Apostolskiej w tej sprawie. Tylko ksiądz mówi o zdarzeniach z 2012 roku. Rozumiem, że film wyemitowany przez TVN dotyczył czasu, kiedy ksiądz kardynał pełnił swoją posługę przy świętym Janie Pawle II. No tak, no to tym bardziej Watykan to może zrobić. No co może zrobić ktoś w Polsce, nawet jeżeli jest duchownym czy biskupem, jeżeli to dotyczy spraw watykańskich. Ale przecież 2 dni temu został ogłoszony raport w sprawie jeszcze innego kardynała, byłego McCarricka z Waszyngtonu, który został w ogóle wydalony do stanu świeckiego, gdzie jednak w tym raporcie bardzo szczegółowo opisano i wymieniono różne sprawy, osoby, na przykład ksiądz kardynał Dziwisz w tym raporcie jest wymieniony 45 razy. No więc to pokazuje, że jeżeli Stolica Apostolska chce, to jasno wyjaśnia te sprawy na wszystkich etapach. I dlatego mówienie, że tu w Polsce ma powstać jakaś niezależna komisja, to znaczy w ogóle kto to ma powołać w Polsce i co to znaczy niezależna komisja. No więc myślę, że tylko ruch ze strony papieża Franciszka może wyjaśnić również te sprawy watykańskie za czasów pontyfikatu Jana Pawła II. A nie jest tak, że właściwie ten symbol, świętość Jana Pawła II jest w jakiś sposób przez to wszystko narażona na szwank? No tak, ale to tym bardziej trzeba wyjaśnić. Przecież Ojciec Święty jest osobą najbardziej, przepraszam za określenie, no osobą publiczną, no bo jest również głową państwa watykańskiego, który jest podmiotem prawnym i jest przede wszystkim głową Kościoła, 1 miliard wiernych na całym świecie, więc każda decyzja, każdy ruch i każdy ewentualny błąd czy wątpliwości powinny być wyjaśniane. No przecież to nie jest tak, że w żaden sposób nie można czy nie wolno oceniać papieża Franciszka czy papieża Jana Pawła II jako już osobę zmarłą. No to więc tym bardziej dla dobrego imienia Jana Pawła, a myślę, że tutaj postać papieża jest jednak bardzo czytelna, trzeba wyjaśnić, co robili jego najbliżsi współpracownicy, jeżeli się pojawiają takie zarzuty, a sprawa na przykład wspierania założyciela zakonu legionistów, który okazał się w ogóle dewiantem i apostatą, czyli odszedł od wiary katolickiej, ciągnęła się do końca życia Ojca Świętego. No więc trzeba jasno to wszystko wyjaśniać i to nie na szczeblu tu krajowym, polskim, to chcę jeszcze raz wyraźnie podkreślić, ale na szczeblu watykańskim. A jakie pytania ksiądz sobie stawia? Znaczy ja jestem bardzo zdegustowany tą sprawą, bo ja w 2012 roku zaufałem księdzu kardynałowi. Po pierwsze, już sama forma przesłuchiwania mnie na Radzie Kapłańskiej, z tego co wiem, byłem jedynym księdzem w ostatnich latach, który był poddany takiemu przesłuchaniu jak przestępca, tylko dlatego, że napisałem z Terlikowskim wspólnie książkę, no dobrze, doszło do tego publicznego przesłuchania, no to są świadkowie tego przesłuchania. I ja zaufałem księdzu kardynałowi, wręczając mu cały plik dokumentów. I dzisiaj słyszę, że nic nie pamięta, że nie wie, że nic takiego nie było. No jest dla mnie to bardzo przykre i nie chcę tego komentować jako zwykły duchowny, ale chcę powiedzieć, że no stało się chyba coś złego i myślę, że to trzeba wyjaśnić. I nie może tak być, że na każdą pytanie jest nie wiem, nie pamiętam, nie słyszałem, pierwszy raz to słyszę. No, ksiądz kardynał sam z własnej inicjatywy poszedł do TVN i sam udzielił tego wywiadu. No to wszyscy widzieli, jak ten wywiad wyglądał. To nie ma moim zdaniem jakiejś, niestety przykro mi to mówić, chęci do wyjaśnienia tej sprawy. Wspomniał ksiądz o tym raporcie na temat byłego arcybiskupa Waszyngtonu. To jest 400-stronicowy raport, ale z tego raportu wynika, że decyzję dotyczącą jego kariery podjął święty Jan Paweł II na podstawie osobistego listu i zapewnienia ze strony arcybiskupa, że nie brał udziału w żadnym molestowaniu, ani nie miał żadnych związków homoseksualnych. No tak, ale to też pokazuje pewien mechanizm. Kandydat na arcybiskupa sam zabiega o to stanowisko i do kogo pisze? Nie pisze do papieża, pisze ani do kongregacji, pisze do sekretarza kardynała, czyli Stanisława Dziwisza, używa formy drogi Stasiu, no więc to pokazuje, że coś tu jest chyba nie tak. I tu to dopiero, ten list powodował, że w bliżej nieznany sposób papież Jan Paweł II zmienił swoje zdanie i wbrew uwagom krytycznym mianował jednak McCarricka arcybiskupem Waszyngtonu. No to w tym raporcie też nie jest to dopowiedziane do końca, kto i w jaki sposób przekonał papieża do zmiany decyzji, niestety na niekorzyść Kościoła. No ale to pokazuje też, że jednak taka korespondencja, takie działania zakulisowe, ktoś do kogoś pisze, prosi o protekcję, wpływa na kogoś, no nie jest chyba najbardziej świetlanym przykładem działalności tutaj byłego sekretarza papieskiego. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Jest bardzo silny wątek Polski, który nie ma tego w raporcie. W 2017 roku, a więc zaledwie 3 lata temu, kiedy już było głośno na temat skandali kardynała McCarricka, emerytowanego, został zaproszony do Polski przez ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza i wspólnie z jego, nie wiem jaką rolę pełni, ale doradcą, sekretarzem panem Janigerem pojechali do księdza kardynała Dziwisza w Krakowie, do kurii. I to też pokazuje, że te powiązania jakieś takie bardzo nieczytelne. No co minister obrony narodowej może osiągnąć zapraszając kardynała o takiej złej reputacji? No jest też pytanie do polskich służb, do wywiadu, do kontrwywiadu. Ale jeszcze wtedy nie było raportu, bo ten raport jest raportu nie było, ale od tego są służby, przynajmniej powinny być, a z tego wynika, że nie wzięły tego pod uwagę, że już w 2017 roku było bardzo dużo krytycznych informacji w Stanach Zjednoczonych i nie tylko o byłym kardynale McCarricku. Więc to też jest znak zapytania. To jest sprawa dla polskich władz. Wyjaśnić, jak to się stało i poza tym czemu emerytowany kardynał jest ekspertem od bezpieczeństwa dla ministra obrony narodowej. No to są szalenie skomplikowane sytuacje W Polsce jest głucha cisza, no bo wiadomo, jest to sprawa polityczna. Niemniej jednak myślę, że tutaj zaniedbania nie są tylko ze strony władz kościelnych, ale również i państwowych, i to ta sprawa jest niesłychanie też nagłaśniana poza Polską, że tu brak było jakiejś roztropności w tym wszystkim. Sprawdzenia, kto to w ogóle jest, dlaczego taki człowiek przyjeżdża na oficjalne zaproszenie ministra obrony narodowej. Może uda się byłemu ministrowi obrony narodowej zadać to pytanie. Do tych wszystkich trudnych spraw będziemy w porankach wnet i nie tylko w porankach wnet wracali, a teraz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski był gościem poranka wnet.